moje wieczorne sprawdzanie, nie poranne, żeby mieć z głowy, skończyło się na tym. Trzeba to raz, dwa, trzy naprawić. Warto zaopatrzyć się wcześniej czy później będzie potrzebny. Bardzo prosty, szybki zestaw do naprawy, gdzie mamy wiertło, żeby sobie dziurkę przyczyścić, igłę do przeciągania, łatkę, chemię, ewentualnie jeszcze mój zestaw posiada także zbiorniki, to jest chyba CO2, dwutlenek węgla do napełnienia. Wykręcamy i rozdłupujemy to. Kawał mięsa. Przy pomocy wulkanizatora i szpili oczyszczamy i zaokrąglamy otwór. Look at my face, your body, soothing mine. Now sacrifice thy pain, thy light, thy beauty. Wdychamy prawie cały, także nam tylko odrobinka wystawała. Przekręcamy igłę. Wyciągamy. Końcówkę odcinamy. I po chwili sprawdzamy, czy trzyma. Wulkanizator powinien nam ładnie zareagować między łatką, szpilą, gumą. Powinien nam to ładnie związać. Jak widzicie, taka naprawa nie jest trudna, z przybitą oponą nie trzeba od razu gnać do wulkanizatora, żeby nam naprawili, albo żeby wmienić oponę.
posiadając taki zestaw za, jak kupiłem za 20 euro. Jak widzicie, łatki mi się już kończą. Taki zestaw za 20 euro ratujemy po raz kolejny. A uwierzcie mi, mimo że to jest nowa opona, ona ma przejechane dopiero kilka tysięcy kilometrów, z tą łatką podejrzewam dojść do swojej śmierci.